Hej kochani, mam nadzieję, że mnie słychać. Słuchajcie, straszny hałas. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dziś postanowiłam zrobić test TikTokowych kosmetyków, które święcą teraz triumfy na TikToku, czyli ten podkład kryjący, tusz Maybelline i pomadka z NYX. Nie wiem, czy mi się uda kupić te wszystkie rzeczy. Przyjechałam do nowiutkiego Rossmana, zobaczę, czy je upoluję. Jeżeli ich dziś nie upoluję, to słuchajcie, to jest wstęp tylko filmu. Będę je kupować przez internet, jeżeli nie kupię ich dzisiaj stacjonarnie, bo już w jednym Rossmanie byłam i nic nie było. Także słuchajcie, ja uciekam do Rossmana, idziemy zobaczyć, czy ten podkład z L'Oreala jest i czy jest ta pomadka z NYX, bo chciałabym przetestować właśnie trzy rzeczy z TikToka, które ostatnio są tam bardzo, bardzo modne. Także lecimy. No hej, jestem, właśnie weszłam. Słuchajcie, nie ma ani podkładów, ani tych tuszów, ani w ogóle nie ma NYX tutaj, więc wracam do domu i robię zamówienie. Darek powiedział, że dzisiaj mi przyszła paczka z Maybelline, więc zaraz zobaczę, może będzie tam ten tusz. Nic, wiecie, oni nas nie informują, to są paczki PR-owe, więc zaraz zobaczymy. Trzymam kciuki, żeby był ten tusz w tej paczce, no i będziemy polować dalej i mam zamiar nagrać ten film. Chcę zrobić test L'Oreal, Maybelline i NYX. Hity z TikToka, także lecimy do domu. Witam się z wami z auta, będziemy dziś robić makijaż. Słuchajcie, udało mi się znaleźć te rzeczy, kupić. Przede wszystkim tą pomadkę kupiłam na Douglasie, udało mi się. Ten tuż dostałam w PR-ze, udało mi się, Sky High, także będziemy testować, czy ta maskara faktycznie jest taka jak z TikToka. I słuchajcie, ten puder, dzięki Justyna, Justyna przysłała mi z Niemiec, taka moja koleżanka. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Dzięki za słodycze, za Haribo, jak zawsze super. Przede wszystkim ten puder, zobaczymy czy kryje. Dzisiaj nic nie mam twarzy oprócz pielęgnacji, także robimy makijaż w aucie. Kochani, ale zanim zaczniemy, obejrzyjcie sobie filmy z TikToka, które zainspirowały mnie do zrobienia tego filmu. To są filmy, które pokazują, że te produkty są tak sztosowe, że musimy je mieć. Także zobaczcie, co pokazał TikTok. Okej, kochani, zacznijmy sobie w takim razie może od pudru, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak właśnie wypadnie. Najbardziej byłam ciekawa w sumie tego pudru, podkładu. On się nazywa Infallible Fresh Wear Foundation in Powder. Jeszcze go w Polsce nie ma, podobno ma być w marcu, bo ja się pytałam L'Oreal Polska, czy już jest. No nie ma jeszcze, będzie właśnie jakoś tam w tym miesiącu, ale słuchajcie, w Niemczech kosztował 20 kilka euro, więc no stówa za taki puder, zobaczmy, czy jest fajny. Ja mam akurat kolor Sable Rose Sand 180. Zobaczmy sobie, w środku mamy taki welurowy puder, kolor chyba będzie ok. No i standardowa gąbeczka silikonowa, którą nakładamy właśnie bezpośrednio. To co, no nie będziemy tutaj za dużo gadać, po prostu nakładam i zobaczymy, czy jest kryjący, czy nie. Nie mam żadnego korektora, nic. Wiele osób czekało na ten podkład w pudrze. O, ale tu już czuję, że jest wysuszający, słuchajcie. Nie chcę narzekać, ale czuję już, że nie będzie dobre dla suchej skóry, tylko dla raczej tłustej. O, wow, ale jak kryje. Wow. Ale różnica, co? Z bliska. Zaraz wam pokażę jeszcze właśnie dokładnie. To co, lecimy w drugą stronę. Zobaczmy, jak zakryje te... To są ślady, to nie są niedoskonałości. Tu nic nie wystaje. To są ślady po okresie. Wow. O, wow. Czerwony nos. On będzie świetny do poprawek w ciągu dnia. Nawet jeżeli nie do nakładania, tak wiecie, od zera, to on będzie świetny, żeby się przypudrować w ciągu dnia. Trochę muszę na nosie poprawić. No czekałam, słuchajcie, czekałam na ten podkład najbardziej. Szukałam go wszędzie u nas na stronach. Nie było go. Miałam nadzieję, że będzie. Zobaczcie.
pięknie. Coś prześwituje, wiadomo, tego się nie da w 100% zakryć, ale naprawdę jest spoko. Widzę delikatnie strukturę twarzy, widać tutaj pory, dziurki, bo on się, wiecie, osadza jakby na tym, na tych porach. Ale nie podkreśla ich jakoś mocno, on tak jakby leży na wierzchu. To nie jest, słuchajcie, podkład, to nie. Uczucie jest troszeczkę jak przy podkładzie mineralnym, takie lekkie ściągnięcie, troszkę taka bardziej sucha twarz, dlatego myślę, że tu ważna będzie baza, ważne będzie, żebyście nałożyli tutaj porządnie naprawdę tą pielęgnację. Wow, powiem wam, że szok. Mam przy sobie Hule Light, akurat dostałam od dziewczyn z Benefitu, mam tutaj świeżutki egzemplarz, także nałożę sobie na policzki, zobaczymy jak będzie wyglądać z tym podkładem, czy nie. Czy będzie dobrze leżeć razem? Słuchajcie, no jestem w szoku, jak ten podkład wygląda. W sensie, wiecie, to jest coś podobnego jak MAC Studio Fix albo jak Benefit Hello Happy. Także takich podkładów już, wiecie, w pudrze było sporo, to nie jest nic nowego. Natomiast ten naprawdę dobrze wygląda. Przypominają mi się czasy, słuchajcie, jak się malowałam kiedyś w metrze. Zawsze jak jechałam, o pani się na mnie patrzy, jechałam do pracy i się malowałam. Albo do szkoły, na studia. Zawsze gdzieś oko robiłam, słuchajcie, w metrze. Nieraz kreskę robiłam w metrze, jak jechałam dalej. Dobra, tak wygląda hula. Bardzo naturalnie. Troszkę na powieki. Super, 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 super ten podkład. Trochę czuję ściągnięcie, troszeczkę. Spróbujmy sobie w takim razie... A, jeszcze brwi tylko zrobię. Słuchajcie, tak się zdarzyło. Wczoraj już dostałam, dzięki Madzia od Magdy Atkins, dostałam przesyłkę wczoraj po naszym live'ie i przysłała mi kredkę, bo ja miałam kredkę z Bobby, ale w złym kolorze i wysłała mi w kolorze Mahogany. Powiedziała, że on będzie dla mnie dobry, więc zaraz czekajcie chwilkę, zrobię sobie tylko brew. Także dzisiaj zupełnie na dziko ten make-up. Zrobię sobie brew, zobaczmy jak ten kolor, bo właśnie prosiłam ją o taki jaśniejszy jakiś. W domu miałam chyba tylko espresso, kiedyś dostałam z Bobby. W ogóle ta kredka jest świetna, jest dosyć twarda, trzeba ją rozpracować, ale jest fajna, taka bardzo płaska. Także dzięki Magda za wysłanie mi tej kredki. Chętnie sobie potestuję, zresztą tu z wami zrobię test na żywo. To, co mi się uda podlinkować, kochani, to podlinkuję. Tak jak mówiłam, pomadkę kupiłam w Douglasie, ustrzeliłam ją. Napisałam też do NYX Polska, czy one są. Oni rzucili, słuchajcie, na Kokolite chyba, czy na Ekobie, co? Nie, na Kokolite chyba, czy na Minty, już nie wiem, na któryś z tych sklepów rzucili właśnie te pomadki i one zeszły podobno w ogóle od razu, bo wiecie, po tym TikToku wszędzie są wyprzedane. Poszłam też do Galerii Mokotów, bo chciałam pójść do sklepu NYXa stacjonarnie. Okazuje się, że nie ma już NYXa. Słuchajcie, zamknęli NYXa, a pamiętam jak było otwarcie, pamiętam ten dzień, bo byłam wtedy. Także nie wiem, czy zamykali tego NYXa stacjonarnie, czy jeszcze gdzieś jest. Piszcie mi w komentarzach, gdzie w Warszawie jest NYX w galerii. To bym sobie poszła i zobaczyła te pomadki na żywo, te kolory. A zamówiłam sobie jedyny kolor, który był, czyli ten czerwony. Okej, myślę, że brwi są w porządku. Nie są takie jasne, ale w porządku jest kolor. Bardzo fajna kredka. Dzięki Magda za przysłanie. I spróbujmy sobie w takim razie pomadki. Ja poczekam, aż mi zaschnie. I wiecie, zobaczymy, będę robiła też w międzyczasie rzęsy. I słuchajcie, pomadka jest w kolorze SLHP18, cokolwiek to znaczy. Jest to taka... A, On Emission chyba. Taki czerwony. Z jednej strony mamy aplikator i ma być bardzo trwały błyszczyk. Nie pomadka, a błyszczyk. A z drugiej strony mamy właśnie błyszczyk z pędzelkiem, taki żelowy, z tradycyjnym pędzelkiem. Także zobaczmy. Ja mam tylko balsam na ustach. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało, bo miałam strasznie suche usta rano. Tu jest lusterko w tym pudrze, to jest fajne. No ale jestem pod wrażeniem tego pudru, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Pewnie wy też, no bo zrobił mi make-up w parę sekund. Jestem ciekawa, kiedy właśnie wejdzie, jaka będzie kolorówka w Polsce. Wow, ale pigment. Zapachu to nie ma, słuchajcie. Dziury. Słuchajcie, to się dzieje, bo mam balsam pod spodem pewnie. Okej, jeszcze raz w takim razie, przepraszam, ale miałam balsam i niestety trochę się zaczął ważyć. Mam nadzieję, że tak się nie dzieje normalnie. Wysuszyłam usta i lecimy. O, od razu lepiej. Ciekawe, czy też jaśniejsze kolory tak ładnie kryją. Dobra, zostawiam do wyschnięcia. Kolor jest ostry. I słuchajcie, ostatnia gwiazda tego testu to jest ten tusz Sky High z Maybelline. Ja go dostałam w PR-ze. On jest, nie wiem, czy jest dostępny, jak byłam w Rossmanie, go nie było, ale prawdopodobnie zaraz wejdzie do oferty Maybelline. No i podobno ma mega wydłużać rzęsy. Zobaczmy, jak wygląda. Ja na tym TikToku widziałam na dziewczynach, które mają swoje naturalne, bardzo długie rzęsy, więc ja nie mam teraz po odżywce, po niczym, więc nie wiem, czy będzie aż taki efekt. Ale robimy test na żywo. O nie, tylko nie auto.
Boję się zawsze używać make-upu właśnie w aucie z tego powodu. Ogólnie uważam, że tusze z Maybelline są udane. Okej, jak na jedną warstwę, to jest w porządku, ale nie jest to wydłużenie jakieś takie, wiecie, do kosmosu. Wiecie, no za tymi produktami też stoi marketing, to też są kampanie. To nie jest tak, że wszyscy TikTokerzy, którzy to nagrali to z dobroci serca. Niektórzy wzięli udział po prostu w akcji. No jest efekt, jest. Także no nie mogę do końca zawierzyć, że na wszystkich tak idealnie to działa, ale wiecie, no nie sięgają mi do brwi, to nie jest efekt jak po sztucznych rzęsach. A szczoteczki wam nie pokazałam, szczoteczka jest taka, no niezbyt mi się podoba, szczerze mówiąc, to nie jest szczoteczka w moim guście, ale efekt jest fajny. Efekt jest praktycznie taki jak przy moim tuszu Better Than Sex. O, troszkę mi się maznęło. Jest, wiecie co, niby troszeczkę skleja rzęs, jest taki żelowaty, nie jest taki woskowy ten tusz, no jest efekt. Może nie jest taki, wiecie, nie wiadomo jaki jest, jest okej. Dla mnie to jest taki bardziej pogrubiający tusz. Taki, no pogrubiający. Czy wydłuża jakoś bardzo? Trochę wydłużył. Usta mam już strasznie ściągnięte, więc nakładam tą warstwę błyszczyku. O, od razu jest, słuchajcie, lepiej jak się nakłada ten błyszczyk. Jest od razu taka ulga. Co do tuszu? Troszkę się zawiodłam. Nie jest to taki efekt jak na TikToku, że te rzęsy były, wiecie, aż wywinięte, aż po brwi. No ale bez przesady, no jak nie mam takich rzęs, no to mi się tak nie wywinął. Także tusz jest okej, ale nie jest jakimś takim szałem mega na kółkach. Podkład jest świetny. Pokażę wam później, jak będzie wyglądało. Słuchajcie, ja teraz w ogóle wychodzę tutaj do sklepu i chwilkę mnie nie będzie, także założę maskę i zobaczymy, jak ta pomadka się utrzyma. Jestem ciekawa. Jest bardzo komfortowa na ustach i bardzo mocno się błyszczy. Ładna jest ta pomadka, naprawdę jest ładna. Myślę, że jest godna polecenia. No to wyszukowałam się z wami, uciekam do sklepu. Słuchajcie, zakładam maskę. Maska jest taka, więc będzie na niej wszystko widać. Zobaczcie, jest czysta. I do zobaczenia za pół godzinki. No hej, wsiadłam. Uwaga. Tyle się odbiło. Troszeczkę jakby troszkę mi naruszyło kontur, ale odrobinę. A puder, zobaczcie. Pudr się nie ściągnął z maski. Wow, jestem pod wrażeniem. Dobra, zamelduję się jeszcze za jakiś czas, jak słuchajcie, coś zjem i zobaczymy, jak się ta pomadka utrzyma, ale co póki jestem pod wrażeniem przede wszystkim pomadki i pudru. Kochani, jesteśmy po obiedzie i zobaczcie, co się stało. Zjadłaś? Nie za fajnie to wygląda, muszę zmyć. Także do jedzenia wam ta pomadka przetrwa, jest naprawdę trwała. Wiecie, ta warstwa błyszcząca się już zmyła. Gdzieś tam w maseczce i w ogóle się zjadła, ale jeżeli chodzi o ten mat, to on się trzyma. Jak potrę, to mam troszkę tutaj transferu na dłoni. Natomiast jest dosyć trwała, ale nie jest to taki sztos, wiecie, że przez 24 godziny nic wam się nie zedrze, bo taka pomadka no, byłaby po prostu maksymalnie wysuszająca i wżerająca się w usta. Także nie ma dyskomfortu, ale jak widzicie, nie jest za ładnie. Trzeba by ją albo poprawić, albo zmyć w tym czasie. Także co wam mogę polecić z tego testu, to na pewno ten podkład, bo wygląda świetnie. Naprawdę jak na tyle godzin trzyma się dobrze. Buzia jest zmatowiona, ale nie będzie dobry do suchej skóry. A jeżeli chodzi o tusz, no to jest ok. Nie ma tutaj jakiegoś takiego szału, chyba że ktoś z was testował i może wypowiedzieć na temat tego tuszu i tych kosmetyków. Dajcie znać, jakie są wasze opinie. No jeżeli test wam się podobał, taki trochę samochodowy, to napiszcie mi proszę w komentarzach i dawajcie mi znać, które takie TikTokowe i w ogóle popularne teraz kosmetyki mam testować w kolejnych filmach. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Pa, pa!